słowa Maryjo. Pano nad Pannami, święta nad świętymi, najświętsza królowo, Pani nieba ziemi, najśliczniejszy kwiecie, Lilio. Matko różańcowa, Maryjo. Matko różańcowa, Mój Jezu,
jak ty klęczysz, obrój co zakrwawiony. Tam cię anioł smutku cieszy, skąd był świat pocieszony. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie. Bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie. Bo Cię kocham serdecznie. Ewangelii według świętego Łukasza. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w ręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemi. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiący ze smutku. Rzekł do nich: czemu śpicie? Stańcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Godzina naszego odkupienia. Pomimo, że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, ażeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módlcie za nami grzesznymi, śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ta krew z grzechu obmywa mnie, ta krew czyni mnie wierzchem od śniegu, ta krew z grzechu obmywa mnie, to jest Baranka Święta krew. Ta krew z grzechu obmywa mnie, ta krew czyni mnie wierzchem od śniegu, ta krew. Ewangelii według świętego Łukasza. Cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnić. Dziwna była logika Piłata. Uważał Jezusa za niewinnego, a kazał go uwieszować. Prokurator chciał jednak dać Żydom jakąś satysfakcję, by skłonić ich w ten sposób do ustępstw. Skazał Jezusa na ubiczowanie nie dla zgodnego okrucieństwa, lecz by wstąpić Żydom, których nienawiść wobec Jezusa chciał tą karą ułagodzić. Mógł także przypuszczać, że jeśli Jezus rzeczywiście popełnił jakąś winę niezasługującą na karę śmierci, to dzięki biczowaniu uspokoi wzburzenie Żydów i w ten sposób uratuje przynajmniej jego życie. Piłat chciał zatem poprzestać na samym biczowaniu.
ani on sam bowiem, ani Herod nie znaleźli w nauce i postępowaniu Jezusa nic takiego, co zasługiwałoby na karę śmierci. Samo jednak biczowanie niewinnego już było przestępstwem i niesprawiedliwością wobec Jezusa, którego przez biczowanie uczyniono by kaleką na całe życie. Zatem noster, tu jest i celis, sanctificetur nomen tuus, adrenia trebium tuus, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emanuel. Odkupiciel.
Ewangelii według świętego Jana. A żołnierze, ukrywszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Litowanie Jezusa zostało dokonane na rozkaz Piłata. Ciernie koronowanie natomiast było skutkiem swawoli żołnierzy, którzy chcieli się zabawić kosztem więźnia. Drwiny Heroda Antypasa z królewskiej godności Jezusa podsunęły im myśl brutalnej zabawy. W listowaniu pozwolono ubrać się Jezusowi, teraz chyba znowu zleczono z niego wierzchnią szatę, a na ramiona zarzucono mu stary i wypłowiały płaszcz purpurowy. Na głowę złożono mu koronę z kolczastych krzewów, a do ręki włożono ścinę niby perłu królewskiej. W ten sposób żołnierze wyśmiali królewską godność Jezusa. Piłat, choć nie nakazał cierniem koronowania, nie był ani zaskoczony, ani zdziwiony tą sceną. Wiedział bowiem, jak żołnierze lubią i potrafią brutalnie zabawiać się kosztem skazańcy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć tu imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale daj nas łaskę bez złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś jesteś niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Witanie krzyża. Światłością mej duszy, niech ciemność ma, nie przemawia do mnie już. Jezus jest, światłością mej duszy, daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. Przemawia do mnie już. Jezus jest światłością mej duszy, daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. Jezus jest światłością mej duszy, niech ciemność ma, nie przemawia do mnie. Mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały na nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy będą mówić: szczęśliwe, niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie cuch. Wyprowadzono też dwóch innych złoczyńców, aby ich z nim stracić. Przestępca skazany na ukrzyżowanie był zabierany z sali sądowej i stawiany w środku kwadratu utworzonego przez cztery rzymskich żołnierzy. Do dziś znamy strój żołnierza rzymskiego: metalowy pełn, kaftan, blaszany wózek,
buty na wzór sandałów ze skórzanymi sznurowadłami i halabarda ze stalowym zakończeniem na wzór dużego topora. O potędze i rozlicznych wyjątkach dzielnej armii rzymskiej napisano wiele w historii tamtych lat. Na miejsce kaźni prowadzili Jezusa żołnierze rzymscy najdłuższą z możliwych dróg. Znaczy, przed nim niósł żołnierz tabliczkę z napisem jego przestępstwa, co miało służyć jako ostrzeżenie przed popełnieniem tego rodzaju czynu. Antenostor, tu jest interes, antyfistet, moment dół, matrenia, gremium dół, i adwolota stuła, i potencjalna interes. Antenostor, kościnia, ruta, napisko, i dziewicze, antyfistet, na nostro, sikudetno, w dniu, 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 w Pana Maria, gracia plena, omum fetum, benedicta tu mulierbus, et benedictus fructus ventris tu jest. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Pana Maria, gracia plena, omum fetum, benedicta tu mulierbus, et benedictus fructus ventris tu jest. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunca in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunca din hora mortis nostra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca din hora mortis nostra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omni Iesu, sebastian nostri et jacet, Dokonał życia swojego.
Ewangelii według świętego Jana. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Jeżeli zapis Ewangelii Janowej o Kanie Galilejskiej mówi o macierzyńskiej trosce Maryi u początku mesjańskiej działalności Chrystusa, tu istnieje jeszcze inny zapis tej samej Ewangelii, które owo macierzyństwo w waszej ekonomii łaski potwierdza w momencie szczytowym, to znaczy wówczas, gdy spełnia się ofiara krzyżowa Chrystusa. Jego paschalna tajemnica. Zapis Janowy jest zwięzły. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zawsze i na wieki wieku. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pozdrawiam Ciebie, polecam Ojcie Święty. Intencja na ten miesiąc jest dla ludzi morza, ale też w innych jego intencjach, polecanych nam intencjach. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, uratowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I też w jedynce na zakończenie, że ostatnio się modliliśmy modlitwą o proszenie łaski, też o beatyfikację Sługi Bożego Księdza Aleksandra Zienkiewicza, wujka. Jeśli ktoś chce, może się włączyć
to chociażby przez wypowiedzenie na sam koniec. Amen. Boże, który Ty święty jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych ludzi, aby przybliżali światu Twoją ojcowską dobroć, chwałę krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa i piękną miłości Ducha Świętego. Wielbimy Cię dzięki i składamy za to, że postawiłeś na drogach naszego życia Twojego sługę kapłana Aleksandra Sienkiewicza. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i macierzyńskiemu wstawiennictwu niepokalanej dziewicy Maryi, zostawił na przegry obraz Jezusa dobrego pasterza i wskazał na osobistą świętość każdego chrześcijanina jako drogą wiodącą do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich błogosławionych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo bez przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twojego. Pomnij, jak przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężał. Oto chwałą wiernego sługę Twojego kapłana Aleksandra Sienkiewicza, który głęboko zawierzył Maryi, u niej szukając pomocy we wszelkich trudnościach. Ojcze niezmyślnie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Pokornie Cię błagam, o Panie Boże, za stawiennictwo Twojego sługi Aleksandra Sienkiewicza, udziel mi tej łaski. Może być to łaska, z którą pielgrzymujemy, o którą widać, której pielgrzymujemy, o którą Cię pokornie teraz proszę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak lew. Ona Boga na świata przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Godzinę miłosierdzia, jest to godzina śmierci Jezusa na krzyżu. Już w zasadzie już mamy niedaleko do postoju, więc teraz sobie rozważymy tyle, ile dam radę w stacji drogi krzyżowej. Słuchamy świętego Jana Marii Wianeya, a na czwartym odcinku powstanie tego roku do Bożego Miłosierdzia i też powstanie szorami. Pan Jezus mówił świętej siostrze Faustynie, ile razy usłyszysz, że jak zegar bije trzecią godzinę, zanurza się cała w miłosierdziu małym, uwielbiając i wysławiając je. Wzywa Jego wszechmocy dla świata całego, szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oście otwarte dla wszelkich duszy. Stara się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile Ci na to obowiązki pozwolą. Nam obowiązki pozwalają teraz odprawić drogę krzyżową, dlatego też pamiętajmy, że to jest rozważanie męki Jezusa. Tu może nawet ten święty Jan Maria Wianney, wspaniały święty, święty patron dla wszystkich kapłanów. Dlatego też zapraszam
kapłanów tutaj do studia, chętnych kapłanów oczywiście bez przymusu, którzy chcieliby poczytać słowa świętego Jana Maryi Wianeya do każdej stacji. Mamy w naszej grupie księdza Piotra, w grupie 18, w grupie pierwszej też jest tam jakiś ksiądz, księdza rektora, ksiądz Wojtek. Jeszcze są też inni, ale kto by chciał, to zapraszam tych kapłanów. Dzięki za Twój krzyż, dzięki za zwycięstwo Twe, dzięki, że Twa krew oczyszcza mnie, dzięki za miłosierdzie Twe. Dzięki za Twój krzyż, dzięki za zwycięstwo Twe, dzięki, że Twa krew oczyszcza mnie, dzięki za miłosierdzie Twe, dzięki za Twój krzyż, dzięki za zwycięstwo Twe, dzięki, że Twa krew oczyszcza mnie, dzięki za miłosierdzie Twe. Panie Jezu, chcemy rozważyć teraz Twoją mękę, chcemy, tak jak też idziemy, chcemy Ci towarzyszyć w tej drodze cierpienia, byśmy i my mogli dźwigać nasz krzyż każdego dnia, tak jak nas zapraszasz, jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mi towarzyszy, niech mnie naśladuje. Więc chcemy, Panie, iść za Tobą i naśladować Ciebie, byśmy mogli dojść do chwały zmartwychwstania. Pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazał. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Duch Jezusa Chrystusa to duch pokory i pogardy siebie. To duch pełen dobroci i miłości dla wszystkich. Według świętego Bernarda pokora jest poznaniem samego siebie, pogardą własnej nikości. Ona jest pochodnią, przy której widzimy jasno swe niedoskonałości. Ona nie polega na słowach czynach, ale na poznaniu siebie samego i niezliczonych błędów osobistych, które pycha przed nami zasłania. Pokora jest absolutnie do zbawienia koniecznie potrzebna. Jezus, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus Chrystus, sam niosąc krzyż, wzywa nas, byśmy poszli za Nim. Gdy usłuchamy Jego głosu, rychło się przekonamy, że służba Jego nie jest tak ciężka i przykra, jak się nam początkowo wydawało. Nie można podobać się światu i Bogu jednocześnie. Trzeba albo oddać się Bogu bez podziału, albo światu. Jezus Chrystus wiedział, że wielu porzuci świat, umiłuje krzyż, łzy i pokutę, aby sobie zebrać skarby na życie wieczne. Wiedział również, że wielu ludzi opuści Boga, idąc za światem i jego fałszywymi obietnicami. Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro święta, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami.
Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić nadrzył. Na Kalwarii znajdowały się trzy krzyże. Na pośrodku był krzyż Jezusa Chrystusa, krzyż niewinności. Znosił się tam także krzyż dobrego łotra, krzyż pokuty. Ten będzie nasz. Naśladujmy tego łotra, który w ostatnich chwilach życia pokutował i z krzyża poszedł do nieba. Do niego bowiem odezwał się Zbawiciel. Zaprawdę powiadam Ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. W cudzie miłości Bożej względem stworzeń myśmy Go obrazili, a On karę za to ponosi. Na sobie samym mści się za nasze występki. Gdybyśmy nie byli ślepimi do tego stopnia, jak jesteśmy, musielibyśmy przyznać, że to nasze ręce przybiły Go do krzyża gwoździami. I w jakim celu taki zbytek miłości? Bo chce nas oswobodzić od grzechów i wysłużyć nam wszelkie dobro po wszystkie wieki. A choć Go obrażamy, On nam chętnie przebacza i obdarza łaskami, byśmy Go tylko chcieli umiłować. Ach, co za dziwna miłość względem stworzeń, tak nieczułych i niewdzięcznych. Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami. Jezu ofiaro, której mamy ufność, mamy przystęp do Boga, zmiłuj się nad nami. Jezu kapłanie, który się miłował nas i obmył od grzechów krwią swoją, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Weź przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. My się zastanowimy nad męką Jezusa, ileż dla nas podjął z nieba i boleści. Dla nas nosił więzy, policzkowanie, niesłuszne oskarżenie. Dla nas był na śmierć skazany i ukrzyżowany. Nie dla nas umarł wśród nieba cierpień niepojętych. Ach, kto pojmie to, co uczynił dla nas Jego miłujące serce. Wejdźmy nieco głębiej w Jego serce, zranione i otwarte z miłości ku nam. Tak, Jezus Chrystus mógł uczynić zadość sprawiedliwości Ojca swego za nasze grzechy jedną kroplą swej krwi przenajdroższej, jedną łzą, nawet jednym westchnieniem. Lecz to było niewystarczające dla Jego miłującego serca. Pan Jezus cierpiał na duszy trwogę i smutek, szyderstwo i obelgi. Był policzkowany i biczowany, cierpiał ukoronowany i do krzyża przybity. Cierpiał tylko jako człowiek, gdyż jako Bóg nie mógł cierpieć. Chrystus Pan całkiem dobrowolnie cierpiał i dobrowolnie śmierć poniósł. Odkupił ludzi w ten sposób, że swą męką i śmiercią uczynił zadość sprawiedliwości Bożej za grzechy pierwszych rodziców i za grzechy wszystkich ludzi. Jezu, dawco życia, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiarą, która Twoje jednym uczyniła. Jezu, kapłanie, który siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga. Stacja 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Weź przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jak niezgłębiona jest przepaść miłości Boga względem licznych stworzeń. Nie wystarczało Jezusowi, że nas umiłował aż do końca. Jeszcze po śmierci pozwolił swe serce przeszyć włócznią i otworzył w nim schronienie dla nas w cierpieniach, smutkach i wszelkich nędzach. Boski Zbawiciel do ostatniej kropli przelał swą przenajdroższą krew za nas, chcąc nas oczyścić od nieprawości naszych.
za grzechy pychy ludzkiej nosił na głowie koronę cierniową, za grzechy popełnione mową, kojono go żółcią i ostrym, grzechy nieczyste zmazał biczowaniem, za grzeszne uczynki nasze przebito jego ręce i stopy gwoździami, a wreszcie pozwolił przeszyć włócznią swe serce, aby w ten sposób odpokutować za wszystkie winy, które w sercach naszych mają swój początek i źródło. Chrystus Pan wybawił ludzi z niewoli szatana i odwiecznego potępienia. Swoją męką i śmiercią wysłużył ludziom łaskę boską i wieczną szczęśliwość w niebie. Chrystus Pan odkupił wszystkich ludzi bez wyjątku. Każdy może być zbawiony, jeżeli się ochrzci, zachowuje przykazania i godnie przyjmuje święte sakramenty. Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiaro od założenia świata ofiarowana, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą, zmiłuj się nad nami. Idziemy do kościoła i tam pomodlimy się niż porami. Myślę, że lepiej będzie w kościele się pomodlić niż w drodze, bo jest będzie nam lepiej. Także idziemy do kościoła.
jesteśmy pierwszy raz, tak? Większość z nas, przynajmniej ja jestem pierwszy raz. I to jest dobry też moment, żeby się nie szporami mówić. To jest obraz Matki Bożej w operze, tak? Nie możemy odnowić śluby, przyrzeczenia związane z szpaplerzem naszego powiązania. I nie szkodzę. Proszę posłuchać tekstu tym mężu natchniony przez łaskę.
zawsze żył do statku. Równie jest wytrętą, które giną. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Gromadźcie sobie stare mienie. Taka jest droga zadufanych w sobie. I przyszłość zakochanych we własnych słowach. Swoje owoce pędzone do przepaści. Śmierć i paście zjedną prosto do grobu. A władz nad nimi będą sprawiedliwi. I nie mieszkali mnie sądzi. Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z krainy umarłych. Zawierzymy mnie do siebie. Nie ma w siebie, kto się zbogaci. Gdy wzrośnie zamożność jego domu. Kobiety duszę nic nie weźmie ze sobą. A jego bogactwo za nim nie pośpieszy. I chociaż w życiu sklepia sam sobie, będą się sławić, że się dobrze urządził. Iść musi do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie ujrzą światła. Człowiek żyjący bez wyśmiech do statku, równie jest wydlętą. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów. Twoje wołanie, Abba Ojcze. Wszyscy ci, których wprowadził Duch Boży, są synami Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, a chcecie się znowu pogrążyć w bojaźni. Ale otrzymaliście ducha przybrania za synów. Sam Bóg daje świadectwo naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli jesteśmy dziećmi, to dziećcami. Dziećcami Boga, a współczesnikami Chrystusa. Jeżeli wspólnie z Nim cierpimy, to wspólnie będziemy przebywać w chwale. Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, którym wołamy Abba Ojcze. Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień, oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce. Nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Oto pasterz, który miłuje swoich braci i gorliwie się stara ze swoim ludem. Oto pasterz, który miłuje swoich braci i gorliwie się stara ze swoim ludem. Oddał życie za swoich braci i gorliwie się stara ze swoim ludem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Oto
Dzięki Ci składam, Chryste, dobry pasterzu. Ty mnie doprowadziłeś do swojej chwały. Sprawy lud, który mi powierzyłeś, razem ze mną uczestniczył w Twoim królestwie na wieki. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu, Zbawicielu moim. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.
pokoju Chrystusa. Oni nie będą dzień. Mamy na pewno 15 minut, może więcej. Panie Szefie.